Bywanie, jest, jest, włączony mikrofon, witajcie wszystko z powrotem. Już nawet gadałem, co jest zrobione, nie? No ale się boję, kurna, normalnie, że mi się coś spieprzy, bo tak mam to jest. Witajcie w drugiej części unboxingu beczek. Dobra, mam nadzieję, że jeszcze coś wypadnie. Jak wiadomo, wypadły 3 złote karty i 5 srebrnych, więc nie jest to jakiś, kurde, 5 epików tak zwanych. Exekutor Impera, przynajmniej zresztą karta wypada, czyli pełny zarobek. Srebrna karteczka wypadła. 6. Analiza jest taka, że nie ma szans, żebym miał to. Chyba, że jeśli. Eiren jest słaba, kurde. Ostatnimi czasy widzę, ale nie jest to żaden nerf, nie? Kurde, ten pasożyt to jest w ogóle brzydka karta. Tak już a propos, normalnie. Ale wezmę może Eiren. Dobra, wezmę Eiren. Nie mam jej. To ją sobie wezmę. Nigdy nie zostanie nerfa, też no nie ma szans. Jedziemy normalnie, bo ten kurde, to jest troszeczkę mniej beczek, a tamten filmik że 30 minut normalnie, to nie jest jakiś krótki filmik, 30 tam 2 minuty, nie? O, dobrze, że mi mówi, że się rusza, bo może pominam. Zawsze to jest coś, panie, że się rusza, nie? Morena mi taką i taką. Krąg przywołania został znerwiony. Standardowy lub srebrny nosi, która nie jest agentem umieszczonej na pole bitwy. Takie pierdole, nie jest szpiegiem, daliby na... Ale dobra. Jedziemy z tym, dobra. I mamy pełny zwrot, czyli 200 normalnie, no to nie... Tylko, że jak kurna, nawet to musiał ręcznie niszczyć chyba normalnie, bo nie wiem, kurde. Albo sobie jeszcze tego Swersa podaruję i pyłu będę więcej zużyję ten pył na stworzenie jakiejś karty przynajmniej. Dobra, tam pierdolę to. Joanna. Ona została zbustowana. Ten tam dostał niby takiego nerwa, że tam rani go pogoda, nie? A, to tak prawie to dupa nie nerwie. Ale dobra, wezmę Odrina. O, Odrin, cip, 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 o, Odrin, kurde. Oj, co to... Dobra, muszę się napić, bo kurde, normalnie. Tu mam wszystko. Tak patrzę. Jeszcze na pewno, czy tu nie ma nic znerwionego, ale nie ma. No, oddychaj, oddychaj drogi. Wiem, że to ciężka haruwa. Kibeczki rozbijać i rozbijać. I ludzie wściekli są potem. O. 2 jest okej, kardynali, więc przynajmniej uzupełniamy sobie już rekrutów, okej, koniec z rekrutami. Problem zakończony rekrutów normalnie. Po te talie, po te oficerów i żołnierzy muszę zrobić tą talię po to. Ja mi tam nie wypali ten srebrny cepek, to go zaraz zrobię normalnie i tyle. Więcej. Ja pierdolę, jak mnie te karty słabią. Tak uczciwie, one mnie słabią. No ale ten zmniejszony drop to jest tragedia normalnie, no ale to... Zawsze mnie się cieszą bardziej, jak coś fajnego wyciągają, a... Nawet jak się ma, to się cieszysz. Oj, no i wiadomo, że wybiorę oficera, bo tutaj... Jest omimowany oficer normalnie, nie? No to wiadomo, nawet ładnie to wygląda, tam chodź. I jest. Mam tylko 6 mili pyłu, bo 1200 pyłu wydałem błyskawicznie. No 200 pyłu za srebrno. 2 srebrne zrobiłem czyste pyło i tam kilka tych. Berser znerwiony. Cały plus tego. Tej beczki. Byle co. Może by to szybciej otwierał teraz, nie wiem, no. Już tak się bardziej tym jestem. No, nie mam po prostu jakoś tak coś ochoty wielkiej ostatnimi czasy. Wszystko mnie tutaj kurde denerwuje. Myślałem, że przyjdą te nowe karty, a... Po to robię sezon na miesiąc. Co zrobili z tym sezonem? Przecież naprawdę to przerywanie tego sezonu jest bezsensowne. No po co przerywać sezon? Jak tam jakieś parę punkcików jest na zmiany? To
wiadomo, że takie tam typu krasnoludy, no nie będzie jakąś potęgą, ale tym krasnoludami można sobie dalej grać i tam te rangi niższe zdobywać, nie, no to na pewno, no. Więcej. O, złoto animowane, choć to po prawdzie stojat. Ale zawsze animowane to masz kupę kurde tego pyłu, to się rzadko zdarza, kurna normalnie. Ja pierdyle normalnie. Drugie złoto animowane, kurde, i to w takim krótkim czasie, nie? 4 złote karty zdobyłem. Mówiłem, że z 6 byłbym zadowolony, ale już praktycznie jestem troszeczkę zadowolony, bo jest trochę tych, bo jest premka, to jest. Nie sądzę, żeby ta karta nerfa dostała kiedykolwiek, ale jakby co, to ja mogę ją zniszczyć po prostu. Bo karty specjalne to co, jakieś kwiatki, płatki spadają, no i co mi to jest. Weź jakieś panienka, to się kwiatkami podnieca, nie czy Maruder. Znerfiona karta, dobrze, że lecą te znerfione karty przynajmniej. Srebrna karta. Nic, jeden zemsty, jeden punkt obrażeń, coś lepszego nie za każdego dnia. Dobra, tam wiąże Django Fretta, bo go nie mam, nie animowanego i tyle. 7 srebrna. Kurde, srebrne, kurde, nawet nie tak prawie ledwie wygrywają z tymi złotymi. Zaraz będzie dno studni. Jak ludzie tak dużo grali jak ja kiedyś, no to już ma wiadomo, że to jest swoje to odciska, nie? Już grało spore czas. No na zwrotce niewolników znerfiony, to wiadomo, taki wybór już podaje. Mówię tak, żeby ktoś nie wiedział, czemu ja tak wybrałem. Zawsze sobie lubili czytać rzeczy, no i mam potem jest pyłu właśnie w cholerę tak naprawdę fragmentu. O, no, się rusza przynajmniej, można rozwalić, zbudować coś. Tak, jak ma chemia, tam paparuje, no i co mi te tam takie karty nieruchome, to takie cię tak mogą w dupę wsadzić dla mnie. To niby też jest o rycerzy, ale jakoś mi tak średnio pasi to w tych rycerzach, nie? No mam nadzieję, że teraz się nagrywa, bo tam to się dobrze nagrała, że... Więcej. A pewnie ten talizman już tam się pomyśle. I tak nie ma żadnej zmiany w tych kartach. Teraz przez jakiś czas jeszcze może pod koniec zacznę wypadać srebrne i złote, bo teraz coś mi się wydaje, że szczęście się skończyło moje. Maruder znerfiony. I więcej. A nie, nie skończyło je też. Jest trollolo, kurde, normalnie, nie? Kolejne lepciłe to tam, nie? Kartę z samego koloru spoczonej talii w swojej ręce. Dobra, nie są zmieniony. Trollo jest bardzo fajny, tak tych mięso wygryza, nie? To biorę go, bierę w ciemno. Jak to ktoś tam mówiła, jakaś panienka, co gwinta grała. Jakaś taka... Bierę. To ja też bierę, jak ona bierę, to i ja bierę. Ona też trollolo wtedy bo miała do wyboru. Nie, no fajna osoba. Curos się nazywa. To fajna. Gwinta ludzie grają, czy fajne osoby. No, nie widzę, żeby coś nie. No głównie no gracze co mają myśleć. No Doppler znerfiony to tam jest. No. Nie ma co myśleć, jak nie było żadnych animowanych do wyboru, chyba że była, a ja przegapiłem. Ale powątpiewam. Nieźle. Nie pierz mi, że nieźle, bo. Dobra, nie będę sprawdzał, czy jest znerfiony, czy nie, ale biorę go i tyle tam normalnie było. Nagel farb powinien być jeden, to powinna być srebrna karta i tak dalej, jakieś tam, kurde, ale dobra, to tak propo. A to jest okręć Kegono, to może szansa na wejście jest Nagel fara, nie? Która jest to zmienione, przynajmniej niewolnicza piechota. Moim zdaniem jest to znerfione, nie. To są fatum, nie? Ale czy na pewno daj to jako nerfa, to ta niewolnicza piechota jest znerfiona. Dobra. Znalazłem to zapisane na kartce, no ale... To tak działa, tak działało, nie? Bo tam sobie skrzesisz jedną i ona się wytworzy, czy że to nie jest jakaś taka zmiana, żeby tam płakali. Nie jest tak, że fatum są wszystkie, tylko że ta jedna jest fatum, nie? Nawet bym tego nerfem nie nazwał tak naprawdę, bo to...
na cmentarzu leży. O, jest srebrna karta. One wyjdą się z cmentarza o 2. Dwie o 3, dobra. Kurde, co ja to czytam, kurde. Fringilla Lawigo, wezmę tą dziewczynkę. Fajną. Ósma srebrna. Chyba, że nie zapisałem jakiejś, cholera. Nie pisałem jakoś tam, czy tam premium, czy nie premium, bo był jakiś premium, Trollolo był premium. Chyba przegapiłem teraz właściwie Trollolo, jak to ze mną napisać. Swear 2 razy premium, no! Toporników. Bardzo widziałem, że wysoką oglądalność ma ta mecz, który grałem topornikami. Chyba zacznę grać topornikami, bo strasznie mi się podobało granie topornikami. Kurwa, normalnie. Także dla dobrego akcentu weźmiemy topornika. Już połowę beczek otwarłem, więc teraz to chyba poszło szybciej niż w tamtym filmiku, ale nie wiadomo jak spowolnie, nie? Zacznę zamulać jak stary komputer i co będzie. Mój komputer też nie. Ale mój komputer jeszcze nie jest taki zły, nie? Także to nie mówię. O, ma zidło animowane, będą go rozpieprzyć za pełną walium, kurna, normalnie, to przecież jest, kurde, idealne. Jeszcze to animacji nie ma, nawet jakby miał animację, to kurde, animacja kubka mi to nawet w tym, tego jak to się nazywa, to coś, to, kurde, nie pamiętam, kurde, macie. W survivalach to wiele razy było używane, to nie pamiętam, jak to się nazywa. Dobra, nie będę myślał, jak to się nazywa, kurde, normalnie, co to ma wspólnego z gwintem w ogóle, kurde. Fajną zapowiedź Kurska zrobiłem, także... Teraz możecie zobaczyć, fajna gra polskiej produkcji się szykuje. Dajcie jakąś łapkę, subskrypcję, bo to kurna normalnie cholera, jak stanę na 7, tak nie chce mi to iść w górę ani w dół, nie? Znerwioną kartę biorę. Ani w górę, ani w dół, jak siedzi na 7, tak kurde siadło na 7, jak w niedzielę poszło 6-7, tak kurna teraz ani ruch, ani wifi, kurde mać. No, w jeden dzień poszło 4-5, że 7, kurde, co to w Polsce mieszka 5 ludzi, kurde, na krzyż, kurde. Znowu znerfioną biorę kartę, czyli pełne walium. No mi się opłaca otwieranie beczek ogólnie, jak są takie karty znerfione, bo tak to... Bo nowe karty, ja mam to małe braki w kartach, nie? Dobra, za jakąś kartę losową zrobię. Nie. Odrin następny i następny o 2 epiki, kurde, boże, to jest 10. epik. A nie wiem, czy nie jest 11, 10 albo 11 epików mi wypadło, taki znak zapytania tutaj daje. Ale one nie są znerfione, więc co tam jest? Pauli, Dachelberg i tak dalej. Skrzeli brązowego, rosnowego, to nie jest wsparcie. Nie, no, no wiadomo, nie, no. Takie muszą takie delikatne nerfy robić, takie delikatne i tak sprawdzać. I oni mogliby to robić nawet co tam 2 tygodnie. By się rankedami przejmować. Jeżeli coś nadal nie pasi, to delikatnie, delikatnie to spuszczać ani w dół. A nie, zaraz jeb. Zetną kartę, także to... Że się popatrz, bo ta karta jest główno warta teraz już. A potem znowu ją przywracają, a już tamtą za ten, na ten nerw dali, nie? Zwrot, no. Trzeba delikatnie poruszać, sprawdzić, tak, czy ona już jest gotowa, czy nie. No biorę animowaną, będę mógł rozwalić i tyle, no. Mimo, że nie jest znerfiona, no ale jest za połowę tych pyłów, co mogę coś kupić, jakąś porządną kartę, nie? To robi to ręcznie wszystko, to jest skórna... Armageddon to jest, się nazywa. Znerwiona karta, 8 dx walium. I następne złoto i wiadomo co wezmę. Wezmę złoto, którego nie mam. A, jest to 5 złoto. 5 złota i też 2 premium, to już w ogóle jest cudo. Także ja mówiłem o 6, ale mówiłem, że jak premium to będzie znowu na dalej. Aguarę wezmę, wiadomo, nie? Nie mam, to biorę się. Bierę panią. Choć kurde, nie wiem co z panią zrobię, ale bierę panią. To jest fajnie otworzyć i zdobyć taką kartę, to jest też takie fajne. A kiedyś ona dostanie boosta, bo jest słaba, nie? Także nie jest taka zła, żeby tam... Zostanie zmieniona, że pod jakiś archetyp zostanie dopasowana i będzie pasowała do 2 archetypów z 2 frakcji. Tak dalej, nie no... Tutaj to nie ma sensu co wybierać, bo to wszystko to samo, co... No i... No jestem zadowolony, choć 6 złotych mi zadowoliło przy 80 już beczkach, a nie kurde. Kiedyś to 6 zł było przy 60 beczkach normą, ale... Ale te 2 premium są pewne. Pół elf, bo znerfiony, choć ja to tak za nerfa nie za bardzo uznaję. Że Fatum tam tworzy, no takie pierdolenie, ale dobra.
Znerwiony, zaś pełne walium. Więcej. Ja nie niszczę wszystkich, kurde, jak niektórzy, tylko zostaną trzy i tyle, bo ja tam sobie w piegu będę chciał zagrać, to nie będę, kurde, na nowo tego tworzył. No co ja tu myślę, co ja tu myślę, przecież agitator jest znerwiony normalnie, no. Niewyspany jestem, no to kurde, tak mam normalnie, no. Mówię, problemy ze snem, próbowałem spać w dzień, no, koje, jak już nie mogę w nocy. Zębem zrobione na 130 zł to jedynka, kurde, no nie wiem jak to u was kosztuje, ludziska, to wiadomo co brać, gniazdo, potworów, znerwione, to pojada im sobie wzmocni o 1, a nie o 3. I uznają to jeszcze za nerw, bo czasami oni zmiany nie uznają za nerwy, ale jest to 12 srebrna karta. 12 lub 11, to jest ten znak zapytania, bo nie jestem teraz przekonany tak naprawdę, no ale dobra. W opisie napiszę ile kart zdobyłem. Epików i złoty. Shiru, strasznie zadowolony z Shiru. Strasznie. Ładnie wygląda, a zawsze jakoś wolę panienki tworzyć, nie? Doppler znerfiony, bierzemy. Czy ja tego ręcznie nie dam rad? Nie, zlikwiduję Swersa drugiego premium i tyle. Nie, nie będę tego ręcznie niszczył, bo to mnie, kurde, nerwy sobie stargam, kurde, normalnie. Nie wierzę, żeby ten Swers był zmieniony, bo nikt tego nie lubi. Druga pantera przynajmniej jest dobyta. Dobrze, nie będę jej musiał szukać. Mogłaby wypaść jeszcze pantera. Tu nie ma żadnych zmian. Zbiega, dobra, skradaj się. Jest! Otwieramy kolejną beczkę. Jeszcze jedno złote, aby wypadło, to byłoby tych 6 złotych tak normalnie. Na 89 beczek to nie jest dużo 6 złota normalnie. Kiedyś to, kurde, po 8 było na 60 beczkach normalnie. Egzekutor za 80. Dobra, to nie ma żadnych wielkich zmian. Patrzę już tak na wszelki wypadek, nie, bo to tam... No co mi z tym wow, ja to karty po 30 warte, no, a nie w większości przypadków. Dobra. Nie widzę żadnego nerfa. Otwieramy następną kartę. Jedziesz, panie trolle, już się dokończy ta robota ciężka. Nieźle. No może nieźle, może nieźle. A będę z rękę, bo taka ładna jest. Moja. I tak jest ona zniszczona. Ale lubię w ogóle syrenki. Talie pod syrenki to lubię też tam talie pod syrenki, ale pod księżyc gustujący, nie pod księżyc atakujący tak naprawdę. Bo ten atakujący księżyc to trzeba wymaga kurde, strasznego głupowania, grania takiego pod talie różnego. Barclay, Elsby, Lambert nie jest wiadomo, że nerfiony. Pojedynego rogada mu dzień pomyśle się została zniszczona, wygna i nie wiem, czy to nie zostało nawet lekko wzmocnione, że on tam chyba wygnał. Nie wiem, to tak samo wygląda wszystko. Dobra, pierdolę to. Nie ma zmian. Te zmiany uderzą w krasnoludy tak między 20 a 30 punktów. To jest dość duże zmiany. I takie zmiany lekkie wystarczą, żeby to już nie była taka talia czempionowa. Także spokojnie, ludziska, spokojnie. To już jest okej, okay, to będzie. Już nie będą takiej dominacji. Jeżeli jeszcze będzie, to jeszcze gdzieś tam się ukroją i tyle, nie? Patrzymy na tego kamieńskiego chwilę jeszcze, normalnie. Także kończymy już 3 beczki, nie będzie złota pewnie, no ale to nic, no. Jakiś premka chociażby wypadła na koniec, no. Otwieramy następną beczkę. I następna beka, nie, jest, jest. Cicho, nie. Idź. Ale. O Jezu, mi dupę jeszcze zawracał, brat. Środków, o jest, 6 złota, a no to pięknie, 6 złota mi tutaj łeb zawracają, nie? Dobra.
Ale brązowy kajder, że na tym następnym zranieniu całą siłę. Dobra, będziemy leta, niech będzie. Albo tą będziemy dyszkę. Jest! Ciach, ciach, ciach! Jest! Żadnego nerfa, jest! Co by jeszcze wam ludzie pokazać? Aha, no dobra, co wiadomo co mam pokazać. Ile z tego będzie pyłu, nie? Podanie talii, niszczę to nie będę tam kurde tego robił wybiórczo. 7580 fragmentów, 80 pyłu. Zniszczyć, zniszczyć nadmiary, a jeszcze i tak będzie do niszczenia ręcznie trochę tego. 16900, 16900, to wow. No, dobra, tam zaraz 200 jeszcze skasuję tak naprawdę, dobra, tam pod tych oficerów stworzę tą kartę jedną, już w sumie tutaj nie miałem tego żołnierza, o tego, weponia. Stwórz go od razu, tak. I jest, niech już jest. Niech mnie kusi, żeby go stworzyć. Żeby swoje talie. Także no. Bliska, no. Trzymajcie się, no mam nadzieję, że się spodobało. Powodzenia. Życzę kurde normalnie, no i tyle, nie? Nie wiadomo, czy wyście otwierali beczki, ludzie, bo to teraz tak nie wiem, jak to jest normalnie po tym patrzu, co sądzicie, jakieś wrażenia, opis i tak dalej. No, tyle, no. No. Do zobaczenia, skończcie. Trzymajcie się.